Jeśli lubicie ostre filmy, ten ośmionogi stwór z pewnością przypadnie wam do gustu. Jeden z najgroźniejszych pająków na świecie, ptasznik australijski. Żywi się nie tylko owadami, potrafi zabić człowieka. Zanim wynaleziono surowice przeciw ich jadowi, ptaszniki zabiły setki ludzi. Na szczęście ten zabójca grasuje tylko w jednym zakątku świata, wokół australijskiego miasta Sydney. Jest wysoki, ciemny i przystojny. Ma lśniącą czarną głowę i ciemnobrązowy odwłok. W chłodnym, zacienionym miejscu buduje pajęczynę w kształcie leja. Sieć oplata ziemię niczym sidła. Ofiara nieświadomie uruchamia alarm, a wtedy pająk natychmiast wyłania się z ukrycia. Rozpoczyna się taniec śmierci. Ofierze rzadko udaje się uciec. Te wyjątkowo jadowite pająki zwykle atakują owady i żaby. Samce lubią wędrować. Zdarza im się bez skrupułów zaatakować człowieka. Stos liści to idealny kamuflaż. Ptaszniki nie są typowymi pająkami. Nie gryzą. Zamiast tego rozcinają skórę. Szczękoczułki większości pająków działają jak szczypce. U ptaszników te odnóża są jak sztylety. Proste i mocne. Podczas ataku pająk unosi się i wielokrotnie wbija szczękoczułki w ciało ofiary. Potrafi przebić paznokieć albo rękawicę ogrodową. Jad działa po kilku minutach. Zaczyna się agonia. Pojawiają się kurcze mięśni i żołądka, poty. Do mózgu wędrują oszalałe sygnały. Serce wali jak młotem. Kończyny drżą. Ciśnienie krwi gwałtownie rośnie. Płuca zalewa płyn. Dochodzi do zatrzymania akcji serca. Jeśli ofiara nie otrzyma surowicy, śmierć może nastąpić w ciągu godziny. Wszystko to z powodu ugryzienia niepozornego, ale jakże skutecznego pająka. Ptasznik australijski. Wyjątkowo jadowity morderca. Można ją porównać do złej królowej, która wabi ofiary śmiertelnym urokiem. A może wdowa jest tylko niezrozumianą bohaterką skomplikowanej sieci intryg? Nieświadomy samiec nie może się oprzeć kopulacji z atrakcyjną panią. Szkoda. W końcu nie bez powodu te pająki nazywa się wdowami. Zawsze są samotne. Z tą damą najlepiej nie zadzierać, nawet jeśli jesteście sporo od niej więksi. Nie umrzecie od jej ugryzienia, ale możecie spodziewać się 48-godzinnej agonii. Kurcze, spazmy, konwulsje, paraliż, sami rozumiecie. Prawdziwy koszmar czeka ofiary schwytane w sieć. Pajęczyna jest tak mocna, że może unieruchomić mysz, choć wdowa zwykle czatuje na mniejsze ofiary. Zdobycz wpadła w sidła. Najpierw wdowa wstrzykuje w jej ciało koktajl neurotoksycznego jadu. Coś w rodzaju środka do zmiękczania mięsa. Następnie wysysa wnętrzności. Zostaje tylko zewnętrzna powłoka.
Nie wszystkie wdowy są czarne. Mogą mieć rozmaite barwy i rozmiary. Ta maleńka dama tka zwodniczą sieć. Cienkie, pionowe nici wydają się niepozorne. Wystarczy jednak, że ofiara dotknie ich jednym odnóżem. Zanim chrząszcz zorientuje się, w co się wplątał, wpada w otchłań. Znamy dalszą część scenariusza. Jego wnętrzności zamieniają się w zupę. Wdowa wbija w ciało ofiary szczękoczułki i wypija wnętrzności jak przez słomkę. To mało przyjemny koniec dla żuka i syty posiłek dla wdowy.